Dobry wieczór Państwu. W codziennym programie telewizyjnym Nowego Dziennika witają Państwa Aleksandra Słabisz i Tomasz Deptuła. Dzisiaj Dzień Zakochanych, walentynki. Przekazujemy sobie serca osobom ukochanym, tudzież znajomym, przyjaciół. No właśnie, ale to nie tylko Dzień Zakochanych, to także dzień, w którym okazujemy sobie życzliwość trochę więcej niż w normalny dzień. To życzliwość, której nam tak bardzo brakuje i okazujemy ją nie tylko naszym rówieśnikom, ale także najmłodszym, naszym dzieciom i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Proszę Państwa, naszym gościem jest dzisiaj pan Bogdan Chmielewski, odchodzący prezes Fundacji Uśmiech Dziecka. Witamy. Witamy pana. Dzień dobry Państwu, dzień dobry telewidzom. Pan Chmielewski właśnie przekazuje pałeczkę nowemu prezesowi, panu Arturowi Dołędze, który przez kolejne 2 lata będzie sprawował tą funkcję. Tak, statut fundacji przewiduje, że prezes może być tylko 2 lata, a więc ja z jednej strony może z ulgą, ale z drugiej strony z pewnym także niedosytem, ale też z nadzieją i z pewnością wręcz, że Artur, mój przyjaciel, będzie dobrze prowadził fundację, a może nawet lepiej, przez następne 2 lata. No właśnie, fundacja już istnieje od końca lat 90. i powstała z zamiarem pomocy dzieciom w domach dziecka w Polsce. Od tego czasu działalność fundacji mocno się poszerzyła i pomagacie nie tylko dzieciom w domach dziecka i nie tylko w Polsce. Proszę coś więcej o tym powiedzieć. Tak, pani redaktor, fundacja powstała w 1999 roku, a więc wkraczamy w 14 rok naszej działalności i została założona z inicjatywy Krzysztofa Rostka i grupy przyjaciół wokół niego skupionych. I pierwsze ich pomysły, pierwsze ich inicjatywy były związane z pomocą właśnie, jak pani wspomniała, domom dziecka w Polsce. Sukcesywnie zaczęliśmy też dostawać wiele próśb o pomoc dla dzieci, potrzebujących dzieci tutaj w Stanach. Także w obecnym czasie pomagamy zarówno domom dziecka i potrzebującym dzieciom w Polsce, jak również tutaj na terenie metropolii nowojorskiej. Właśnie fundacja pomaga także dzieciom chorym. Na czym polega ta pomoc? Jest to bardzo różnoraka pomoc. W większości przypadków, jeśli chodzi o dzieci chore, no to jest pomoc prośba o pomoc finansową w opłaceniu rachunków medycznych za różnego rodzaju operacje, jak również często też, a w zasadzie może nawet częściej, za rehabilitację po tych operacjach. I po huraganie Irene, który dotknął szczególnie północne tereny New Jersey, fundacja również zorganizowała zbiórkę funduszy oraz przekazała te fundusze dla dzieci potrzebujących właśnie tutaj w północnym New Jersey. Tak, ponieważ ja jestem jedynym członkiem Rady Dyrektorów Fundacji mieszkającym w New Jersey, no więc postanowiłem, że trzeba coś zrobić i dla mojego tutaj rejonu. Okazja niestety była dość przykra, ale myśmy to wykorzystali, zebraliśmy pieniądze, które przekazaliśmy potem dzieciom dotkniętym powodzią w Wellingtonie za pośrednictwem polskiej szkoły przy Kościele Najświętszego Serca Jezusa. W jaki sposób fundacja pozyskuje fundusze na swoją działalność? Przede wszystkim mamy już ustalony harmonogram wydarzeń na przyszły rok i mamy kilka imprez, które odbywają się jakby standardowo, a więc naszym głównym źródłem dochodu jest bal walentynkowy, który odbył się w ubiegłą sobotę. Mamy też w czerwcu co roku w Dzień Dziecka, w okolicach Dnia Dziecka, aukcję obrazów w konsulacie na Manhattanie. Potem na przełomie lipca i sierpnia mamy festiwal na Maspet i w grudniu mamy jeszcze zabawę mikołajkową w kościele na Maspet. Czyli jest mnóstwo okazji, podczas których mieszkańcy metropolii mogą się włączyć w działalność fundacji albo przez pomoc, albo przez złożenie datków. Czy jest możliwość, żeby ktoś na przykład z Polski złożył jakiś datek na fundację? Tak, oczywiście. Dostajemy też w ciągu roku różnego rodzaju donacje. Między innymi można to uczynić wchodząc na naszą stronę internetową, gdzie tam jest opcja donacji przy użyciu karty kredytowej, PayPal i tak dalej. Czasy mamy trudne, mamy ciągle kryzys i wszystkie fundacje skarżą się na to, że trudno pozyskiwać sponsorów. W jaki sposób to robicie i czy sumy, którymi obracacie co roku rosną czy maleją? Na szczęście sumy, którymi obracamy co roku, rosną, panie redaktorze, i to jest właśnie jakby odwrotny trend od tego, którym pan wspomniał, z czego się bardzo cieszymy. Z czego to wynika, myślę, z bardzo prostej przyczyny. Pomoc dla ludzi potrzebujących jest zawsze czymś wskazanym i czymś,
tkwiącym głębiej i nie dotyka, i raczej w mniejszym stopniu jest dotykana przez gospodarkę, przez kryzys gospodarczy. W zarządzie fundacji jest bardzo wiele osób, które mają poważne kariery, zajmują się poważnymi rzeczami w życiu, mimo wszystko znajdują czas na działalność charytatywną. Pan jest finansistą, bardzo również poważny zawód. Co by nas skłoniło do tego, żeby zaangażować się właśnie w pomoc dzieciom i w działalność fundacji? Ja, proszę Państwa, z natury jestem optymistą i wierzę w ludzi. Do czego zmierzam? Pomoc ludziom potrzebującym, a zwłaszcza dzieciom, jest czymś, co tkwi, wierzę w to, w głębi każdego człowieka, bez względu na wykonywany zawód, bez względu na karierę, jaką robi, bez względu na stanowisko, które zajmuje. Także ja wyłącznie tylko z tej potrzeby wewnętrznej zaangażowałem się w działalność fundacji i cieszę się, że fundacja właśnie umożliwia w pewnym sensie ludziom takim jak ja sformalizowanie tych swoich wewnętrznych potrzeb pomocy dzieciom. Na jaki cel zbieraliście ostatnio pieniądze? Podczas walentynkowego balu, wspomnijmy, to był jubileuszowy bal Fundacji Uśmiech Dziecka. Podczas balu, część funduszy zebranych podczas balu będzie przeznaczona na pomoc dwojgu potrzebującym dzieciom. Są to dwie dziewczynki. Jedna 7-letnia Laura z Brooklynu, która ma guza mózgu, przebyła już dwie operacje, czekają ją następne i rehabilitacja. I druga dziewczynka to jest 2-letnia Karina z Polski, która ma bardzo nieprzyjemną chorobę polegającą na deformacji czaszki, braku jednego oka. Właśnie miała w tej chwili wszczepioną protezę tego oka. Także to są te dwie dziewczynki, z których przeznaczymy część dochodu z balu. Ponadto pomożemy ośrodkowi pomocy społecznej w Ełku, jak również pogotowiu rodzinnemu w Lublinie. To są jednak bardzo trudne wybory, bo pewnie otrzymujecie dużo więcej zgłoszeń i próśb o pomoc niż wasze możliwości. Ja myślę, że możliwości każdej fundacji są za małe, żeby sprostać tym prośbom. I to są dramatyczne wybory często, prawda? Tak, panie redaktorze, i to jest nawet powodem naszych pewnych frustracji, bo dostajemy wiele listów, chcielibyśmy pomagać jak najwięcej i tak jak wspomniałem wcześniej, pomimo że te nasze obroty finansowe z roku na rok rosną, to jednak jest to ciągle tylko bardzo mała kropla w morzu potrzeb. I tak jak mówię, my dokładamy wszelkich starań, żeby zebrać tych funduszy jak najwięcej, ale czasami stajemy przed naprawdę trudnymi wyborami, komu pomóc i w jaki sposób. 10. bal walentynkowy Fundacji Uśmiech Dziecka był ogromnym wydarzeniem. Zebraliście mnóstwo pieniążków na pomoc dzieciom. My wysłaliśmy tam naszego reportera, także zaprosimy zaraz widzów na relacje z tego balu, a panu serdecznie dziękujemy za udział w naszym programie i opowiedzenie nam o działalności fundacji. Mam nadzieję, że teraz widzowie będą wiedzieli, jakie wielkie serca tutaj z Nowego Jorku są rozdawane dzieciom właściwie na całym świecie. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu i dziękuję wszystkim mediom polonijnym, w szczególności Nowemu Dziennikowi, jak również i innym, za propagowanie idei naszej fundacji, bo bez tego public relations nasza fundacja na pewno też by nie była tak skuteczna. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na materiał. Dobry wieczór Państwu. Witamy z Great Neck, z Leonard Money, tu Agata Ostrowska-Galanis. Jesteśmy na dorocznym balu walentynkowym zorganizowanym przez Children Smile Foundation. Bal się toczy. Chodźmy na salony, zobaczmy, co się dzieje. Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu. W imieniu Children Smile Foundation, Fundacji Uśmiechu Dziecka, witam Państwa bardzo serdecznie na naszym dorocznym balu walentynkowym. Jest ze mną pan Artur Dołęka, który właśnie przejmuje obowiązki prezesa fundacji. Oraz znany nam wszystkim Bogdan Chmielewski, odchodzący prezes fundacji. Bogdan Chmielewski. Smutno powiedzieć odchodzący prezes Children Smiles Foundation, ale tyle pięknych rzeczy zostało zrobionych. Refleksje,
Na pewno smutno jest odchodzić z prezesowania, ale nadal zostaje w fundacji, a nasz statut fundacji przewiduje, że prezes może być tylko 2 lata i nawet jakby bardzo chciał, to już dłużej nie może być, ale to tak już na marginesie. Refleksje? No, wydaje mi się, że były to bardzo, przynajmniej dla mnie, lata, które dały mi wiele, wiele satysfakcji. Wiele rzeczy udało nam się w fundacji, to podkreślam nie tylko mnie, ale my działamy kolektywnie jako cała Rada Dyrektorów, osiągnąć. Udało nam się zebrać przede wszystkim bardzo dużo pieniędzy na pomoc dzieciom i o to nam głównie chodzi. Zawsze jest pewien niedosyt, bo tych pieniędzy mogło być więcej, ale myślę, że ostatnie lata pokazały, że nasza fundacja działa skutecznie, że jesteśmy dobrze rozpoznawani w środowisku polonijnym tutaj w Stanach. No i że mamy przed sobą dużo przyszłości. To są właśnie wyzwania dla mojego przyjaciela Artura Dołęgi, nowego prezesa, gdzie razem z całą Radą Dyrektorów będzie próbował rozszerzyć skalę działania fundacji. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby pozyskać jak najwięcej nowych członków do fundacji. Żeby może Artur już podjął się tego zadania i to robi skutecznie, rozpowszechnił naszą fundację w mediach elektronicznych, a więc ci, co śledzą nasz rozwój, zauważyli, że mamy nową stronę internetową, jest nasza obecność na Facebook, jeszcze nie jesteśmy na Twitter, ale chyba w ślad za polskimi politykami tam też będziemy, także to jest ten kierunek, którym będziemy szli, no ale cel zostaje niezmienny, jak najwięcej pieniędzy dla jak największej rzeszy potrzebujących dzieci. Polskich dzieci zarówno w Polsce, jak i tutaj w Stanach. Czy jest jakaś rada, jakiej udzieliłeś Arturowi? Przekazana pałeczka. No Artur jest w miarę doświadczonym dyrektorem, także trudno mi udzielać jemu rad. Ja myślę, że nie zważać na nic i ciężko pracować. I to będzie na pewno skuteczne. To takie postępowanie przyniesie efekt. Dziękujemy bardzo. Miłej zabawy dzisiaj. Dziękuję bardzo. Za obecność. Someday, when I'm awfully low and the world is cold, I will feel the glow just thinking of nasz kolejny gość, nowo upieczony prezydent Children's Miles Foundation, pan Artur Dołęga. Witamy serdecznie. Świeżo upieczony, to znaczy dużo stresu, dużo nerwów? Bardzo dużo stresu, bardzo dużo nerwów. Mamy dzisiaj taką dużą imprezę, ponad 250 osób. A szczególnie dużo nerwów, dlatego że obieram tą funkcję po panu Bogdanie Chmielewskim, który jest związany z naszą fundacją przez wiele lat. I zostawia, że tak można powiedzieć, duże buty do wypełnienia. Czym te buty wypełnimy? Jakie plany, jakie zmiany? Co będzie się nowego działo? Myślę, że zmian nie będzie dużo, w sensie będziemy prowadzić tą samą politykę. W tym samym kierunku będziemy szli. Chcemy dotrzeć do jak największej ilości osób oczywiście. Jestem sam z fundacją około 3 lat. Jestem dyplomowanym doradcą finansowym, więc staram się dotrzeć również do ludzi w Polonii, ludzi biznesu, którzy być może chcieliby włączyć nas w ich planowaniu spadkowym również. Chcemy dotrzeć do osób, które dzielą z nami na pewno jakieś cele pomocy dzieciom. A zrobiliśmy już dużo, ale myślę, że wyzwanie jest niesamowite w tym sensie, że nie jest kryzys, ale gospodarka i amerykańska, i szczególnie może teraz Polska zwolniła bardzo. Jest stosunkowo duże bezrobocie, jak tu i w Polsce. I wyzwanie jest bardzo, bardzo duże, ale uważam, że mamy radę takich dobrych ludzi, Rady Dyrektorów, że możemy zrobić prawie wszystko. Dziękujemy serdecznie, życzymy wielu sukcesów, a dzisiaj świetnej zabawy. Dziękuję uprzejmie. Moment szczególny, gość honorowy dzisiejszego wieczoru, Zosia Kłopotowska, redaktor naczelna Kuriera Plus, gazety, z którą jesteśmy wszyscy bardzo mocno związani. Jak się czuje nasz uhonorowany, specjalny człowiek dzisiaj?
Czuję się wzruszona, wyróżniona, nie wiem czy zasłużenie, ale Children Smile Foundation, działalność tej fundacji obserwuję od samego początku. Znam dobrze pana Krzysztofa Rostka, który tę fundację wymyślił i powołał do życia i w bardzo konsekwentny sposób prowadzi, zostawiając ją w rękach kolejnych dyrektorów, ale mam wrażenie cały czas parasol nad tą organizacją roztaczając. Wydaje mi się, że jest to fundacja, która bardzo ładnie z roku na rok się rozwija. Tak jak powiedziałam w tym swoim króciutkim wystąpieniu, podoba mi się to, że jest to fundacja, która łączy Polskę ze Stanami Zjednoczonymi. To znaczy zajmuje się dziećmi chorymi czy dziećmi z domów dziecka w Polsce, ale jeżeli tu dzieje się jakiemuś dziecku krzywda, jest chore lub na przykład pamiętam taki przypadek, kiedy mamie spłonął dom i nie było środków do życia, była potrzebna szybka pomoc, a było dziecko, także ta pomoc została udzielona. I to jest bardzo ważne, że oni działają, że działają szybko i że są elastyczni. Więc to jest taka pomoc, wydaje mi się, najbardziej potrzebna. Kurier i Zosia popierają bardzo wiele wspaniałych organizacji i zobowiązań pewnego rodzaju. Jak wystarcza na to energii i czasu? Wiesz, z energią bywa różnie, jakkolwiek, no jeszcze się nie wyczerpała, ale ja mam wielkie poparcie swoich kolegów, naszych autorów, do których ty się także zaliczasz i myślimy o sprawach społecznych, o sprawach dzieci, o sprawach ludzi starych, o sprawach bezdomnych. Myślimy bardzo podobnie i dajemy sobie poparcie. Jeżeli jednej osobie się energia wyczerpuje, to jest doping innej osoby i tak dalej. Zosiu, dziękujemy bardzo, gratulujemy i miłej zabawy dzisiaj. Bardzo dziękuję, bo jest to bal walentynkowy i bardzo bym chciała, żeby wszyscy bawili się świetnie. Dziękuję. Happy Valentine's. Children's Smile Foundation jest fundacją, której działalność obserwuję od samego początku, bo kurier redaguje od 26 lat, więc jest to już spory kawałek czasu. Po iluś tam latach uważnej obserwacji zdecydowałam się zostać członkiem tej fundacji, dlatego że wiem, że jest to fundacja bardzo poważna i taka, która rzeczywiście rozwija się i o dzieci dba. Podoba mi się dwutorowość działalności tej fundacji, że to jest dbałość o dzieci, które tutaj są w szczególnie złej sytuacji po naszej stronie oceanu, ale także nie zapomina ta fundacja o dzieciach z domów dziecka w Polsce czy dzieciach chorych w Polsce. Dzisiejszy wieczór poświęcony jest dwóm dziewczynkom. Jedna jest dwulatką z Polski, druga jest, jeśli dobrze pamiętam, ośmiolatką i uczennicą Polskiej Szkoły Sobotniej. Bardzo, bardzo Państwa proszę, żebyście szeroko otworzyli serca w sprawie tych dwóch dziewczynek dzisiaj. Będzie aukcja, będą, jak się nazywa to co, loteria. Bardzo, bardzo proszę o wielką uczciwość. Drodzy Państwo, zabawa trwa jak słychać, a my tu mamy kolejnego gościa. Stanisław Gorący dla przyjaciół, znajomych Staszek, którego znamy tutaj jako redaktora radiowego i zaprzyjaźnionego ze wszystkimi redakcjami. Staszek mieszka w Polsce teraz, ale przyjechał specjalnie na bal walentynkowy dzisiaj. Stasiu, bal dzisiejszy. No, byłeś na tak wielu balach. Jakie są refleksje? Czy te bale się zmieniły? Czy są takie same? Co innego wnoszą? Tak naprawdę nie. Ten bal jest o tyle szczególny, że moja bardzo bliska, wiesz, przyjaciółka Zosia dzisiaj została honorowana, ale fundacje były zawsze.
są tu przedstawiciele innych fundacji, jest Iwona Polak. I to mnie ogromnie cieszy, że to jest, że ta nowa generacja Polonii, która jest tu, bo zdaje się, ta fundacja się opiera o ludzi, którzy przyjechali tu 15 lat, więc świetnie, że chcą, że robią, że zdobywają znowu tyleż serca, co nie ukrywajmy, portfele tych właśnie ludzi, o których chodzi, że jeżeli im się dobrze powodzi w Ameryce finansowo, to żeby pamiętali również o wspominaniu, bo amerykańskość polega na tym, i to wcześniej czy później ludzie zdają sobie sprawę, żeby popierać charytatywnie organizacje, bo poprzez te organizacje można dotrzeć do naprawdę fantastycznie potrzebujących ludzi, zarówno w Stanach, jak i w Polsce. Jak mnie Citibank czy jakiejkolwiek organizacja proponuje, daj na Afrykę dolara czy dwa. Okej, ja wiem, że mój kraj, mój rodzinny kraj tego potrzebuje, to ja wolę dać 2, 10, 100 dolarów i tu się to realizuje. To takie bale temu służą. Drodzy Państwo, dwie bardzo szczególne panie, Jolanta Żak i Iwona Polak, które są odpowiedzialne za inną organizację. Iwonka jest wiceprezesem organizacji Polish Gift of Life. Czy obydwie organizacje, które służą dzieciom, współpracują ze sobą? Tak, ja zajmuję się dziećmi i jeżeli mamy jakieś dziecko, któremu nie może pomóc nasza organizacja, natychmiast wysyłam e-mail do pani Joanny i ona przyjmuje to dziecko i razem współpracujemy, żeby temu dziecku pomóc. I myśmy mieli chyba już troje dzieci. Pani Joanna informuje mnie, co zostało zrobione i myślę, że w dalszym ciągu będzie ta współpraca, bo na następne zebranie mam też dziecko, któremu my nie będziemy mogli pomóc, bo to nie jest w ramach naszej organizacji i na pewno pani Joanna to przedstawi na swoim zebraniu. Co za wieczór. Wspaniała zabawa, pyszne jedzenie, znakomici goście, niesamowita, niezapomniana atmosfera. Oby więcej takich imprez, oby więcej takich organizacji, oby więcej tak wspaniałych ludzi wspierających to, co ważne i potrzebne w życiu. Dziękujemy Państwu bardzo za to, że byliście z nami dzisiaj wieczorem. Życzymy miłego wieczoru. Wszystkiego dobrego.